Witajcie drodzy kochani. Jako że zima przyszła nam wcześniej w tym roku, chciałem wam powiedzieć o takim prostym sposobie, jak zabezpieczyć się przed wirusami, przed chorobami, żeby mieć prawidłowe oddychanie, żebyśmy czuli lekko na naszych płucach, żeby wszystko, cały system oddechowy, wszystko funkcjonowało jak się należy. To też polecam mojej przyjaciółce Paulinie. Może sobie też to po prostu zrobić w domu, osobiście, w kuchni. A więc tak, system jest bardzo prosty. Wziąć imbir, świeży, korzeń imbiru, potrzeć go na tarce, powstanie taki mus. No tam mniej więcej łyżeczkę, mogą ewentualnie być dwie łyżeczki, więcej bym nie polecał. Jedna łyżeczka, dwie łyżeczki tego imbiru potartego, prawda? Wziąć jedną łyżeczkę miodu, zwykłego, naturalnego miodu i zmieszać właśnie z tym imbirem, dobrze wymieszać, może widelcem, może jakimś mikserem, żeby powstała taka papka, prawda, z tym miodem. No i wziąć tą, nabrać tej papki jedną łyżkę, wziąć do buzi, pogryźć, popić ciepłą herbatą i połknąć. I potem drugą łyżeczkę tego imbiru z miodem, wziąć, pogryźć, popić herbatą ciepłą i połknąć. Co spowoduje ten imbir? Ten imbir spowoduje lepszą cyrkulację krwi w naszym organizmie, spowoduje wyleczenie się naszej wątroby, oczyszczenie z naszej wątroby i spowoduje, jeżeli ktoś ma kaszel, jeżeli ktoś ma jakiś stan katarowy, jakąś grypę albo półgrypę, albo ma jakieś zakażenie, jakieś bakteryjne albo coś takiego, to po prostu powoduje powolne wyleczenie się z danej choroby, z danej infekcji. W takim powolnym procesie systematycznym. Ja bym proponował, jeżeli osoba już jest chora, to żeby każdy dzień z rana po prostu ten imbir brała. Nie na noc, ale z rana. Z rana właśnie jest taki dobry moment, żebyśmy ten imbir mogli wziąć. Też takim fajnym sposobem, żeby oczyścić nasz organizm, nasz system jelitowy i w ogóle z wszelkich rodzajów nieczystości, jest system właśnie oczyszczania siemien lnianym i chią. Chia to są takie nasionka, one rosną w Meksyku, ale też się już pojawią na rynku tutaj w Hiszpanii, jest na rynku prawdopodobnie też w Polsce. A więc jak to robimy? Wkładamy jakieś 3 łyżeczki pełne siemia lnianego do młynka, do kawy, mielimy, wrzucam to na talerz, wkładam jakieś 2 łyżeczki chia do młynka od kawy, mielimy, wysypujemy na talerz, dokładamy do tego łyżkę miodu, 1 jogurt, 1 pudełko jogurtu lub 2 opakowania jogurtu, mieszamy razem i powstanie nam taka papka, prawda? Ten pomielony siemię lniane, pomielona chia, to jest taka bardzo fajna papka, bardzo smaczna zresztą, właśnie z tym miodem i z dodatkiem tego jogurtu. I tą papkę migdałową powoli sobie zjadamy, możemy sobie popijać jakimś sokiem czy jakimkolwiek innym płynem i właśnie jedzenie tej papki z tej chii i z tego siemia lnianego polecam o godzinie 7 z rana. Dlaczego właśnie o 7 z rana? Bo to jest właśnie taki moment, kiedy zaczyna funkcjonować nasz organizm, nasze jakby system wątroby, wszystkie jakby soki trawienne i to wszystko zaczyna funkcjonować z rana. Także właśnie polecam dla oczyszczenia naszego organizmu spożywanie tej papki zrobionej z chii i z siemia lnianego właśnie z rana. I to spowoduje oczyszczenie naszego całego organizmu. To jest bardzo prosty sposób, ale bardzo dobry sposób. I właśnie to siemię lniane i ta chia spowodują oczyszczenie naszego organizmu. To było na tyle. I na marginesie chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit. To jest odpromiennik naturalny, zrobiony z minerałów. To jest odpromiennik, który jest zrobiony przez naszą firmę. I ten odpromiennik zabezpiecza nas przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym pochodzącym od żył wodnych, od anomalii geologicznych, jak również od promieniowania elektromagnetycznego. Ten odpromiennik nas chroni przed tym szkodliwym promieniowaniem. Tu mamy właśnie ten osobisty, który tak wygląda, on jest do kieszeni. I na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie aukcję do naszych produktów. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.